Urbanek. Witamy Pana bardzo serdecznie, Panie Mariuszu. Mariusz Urbanek, autor między innymi biografii generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Wieniawa szkolerza na Pegazie, taki tytuł. Leopolda Tyrmanda, Zły Tyrman, Stefana Kisielewskiego, Jerzego Waldorfa, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i tych postaci możemy wymieniać mnóstwo, o nich dzisiaj będziemy rozmawiali. Ale drodzy Państwo, pan Mariusz Urbanek jest także autorem kilku tomów bajek, m.in. Mostek Czarownic, Baśnie Wrocławskie i Baśnie Dolnośląskie. Napisał satyryczną historię Wrocławia, jest autorem scenariusza do kilku spektakli we Wrocławskim Teatrze Lalek oraz w Operze i Filharmonii Podlaskiej właśnie. Kieruje działem publicystyki i historii Odry. Jest mnóstwo tych aktywności zawodowych, a wszystkie zmierzają do tego, że mamy do czynienia z, przyznam szczerze, perfekcyjnymi, świetnie napisanymi książkami. Jest mnóstwo książek biograficznych napisanych o ważnych postaciach dla kultury polskiej. Teraz zastanawiam się, jak pan to zrobił, że był w stanie tak dużo rzeczy napisać, tak dobrych, ogarniając, mówiąc kolokwialnie, czasami bardzo skomplikowane losy, biografie tych postaci. Przecież trzeba było sięgnąć do dokumentów, znaleźć coś interesującego, a później opakować to w świetną opowieść. I panu się to udało. Jak to się robi? Od czego należy zacząć? Trzeba być chyba dziennikarzem z pasją prawdziwą. To się mogło udać z jednego powodu. Rzeczywiście, uznałem, że jest ich sporo, tam tych biografii jest rzeczywiście jest więcej. No dlatego, że mnie moi bohaterowie po prostu interesują. Ja chcę się o swoich bohaterach dowiedzieć więcej. I to jest pierwszy, subiektywny, absolutnie prywatny powód dla pisania tych książek. Po prostu ja nie pracuję naukowo, te książki nie załatwiają mi kolejnych stopni w karierze uniwersyteckiej. Nie. Ja chcę się dowiedzieć coś więcej o tych ludziach. Za każdym razem jest jakiś powód, jeżeli będziemy mieli ten czas, taki magnes, który powoduje, że powstaje akurat biografia tego konkretnego człowieka. I to mogę się wyspowiadać przy każdym pojedynczym bohaterze, taki powód jest. I w momencie, kiedy spełniam to swoje prywatne zainteresowanie, tą prywatną potrzebę dowiedzenia się czegoś więcej, odpowiedzenia sobie na pytanie, w przypadku Juliana Tuwima na przykład, no po co człowiekowi, który był absolutnym księciem poezji, witanym po debiucie jako następca Mickiewicza, po co mu było to takie niedobre zaangażowanie po 45 roku tutaj Polski, kiedy nie musiał. Są tacy, którzy musieli, on akurat nie. W przypadku to jest ostatnia biografia, czyli książka o Kornelu Makuszyńskim, to jest takie próba zrozumienia, co się stało, że człowiek, który chciał w życiu tylko robić to, co robił zawsze, czyli lubił lubić ludzi, lubił być lubiany przez ludzi i chciał pisać przez całe życie te same książki, które dały mu ogromne powodzenie w II Rzeczpospolitej, czyli pisać sobie książki o szalonych pannach z mokrymi głowami, o zwariowanych i superinteligentnych chłopcach, pisać sobie te wierszowane opowieści, czy pierwsze polskie komiksy tak naprawdę o Koziołku Matołku i Małce Fikiniki. I to samo chciał robić po roku 45. Nagle ktoś, kto nie angażował się politycznie, nie sprzeciwiał się, nie ma żadnych deklaracji negatywnych wobec nowej Polski, no, ktoś tak niezaangażowany dostaje się w bardzo bezwzględne tryby historii, które niszczy go. Nagle człowiek kochany, uwielbiany, u szczytu powodzenia, trafia w czarną dziurę. Ja sobie to na potrzeby tej biografii nazwałem. Zostaje zamilczany na śmierć. W pewnym momencie następuje takie cięcie, jak ostrym nożem. Przestaje się nie tylko wydawać Makuszyńskiego, przestaje się pisać o Makuszyńskim. Książki, które są, to już może brzmieć kompletnie absurdalnie, bo i Szatan z siódmej klasy, i nawet ten Koziołek Matołek trafiają na listę albo książek zakazanych, są wycofywane z bibliotek, albo trafiają na listę tak zwanych książek do zaczytania. Do którego? Proszę? Do którego to trwało?
To się zaczęło w 48. Między po 45 tak, jeszcze jeszcze na obu ja się wychowałam na Rakuszyńskim. Między 48 a 55 rokiem nie ukazała się potem oczywiście, tylko że po takiej dziurze, kiedy nie, Rakuszyńskiego nie było. Nie, to jest co, taka śmierć cyklu pisarza. To jest coś, czego pisarz najbardziej no, potrzebuje jak tlenu, jakiejkolwiek reakcji rynku, żeby mu powiedzieli, czy pisze dobrze, czy źle, czy to ma powodzenie, czy nie, czy ma czytelników, czy nie. A on został odcięty od tego tlenu kompletnie. W tym czasie zdążył umrzeć. A po 55, kiedy wrócono znowu do wydawania książek Makuszyńskiego, to nagle w prasie zaczęto pisać o powrocie niezapomnianego pisarza Makuszyńskiego. Zapomnianego. No. Na nim popełniono zapomnienie, a nie został zapomniany z powodów obiektywnych. Patrzę na te tytuły książek, które tutaj leżą na stoliku, to tak Broniewski. Tytule jest polityka, Wieniawa, oczywiście też człowiek zaangażowany politycznie, Tuwim, Makuszyński, Nowak-Jeziorański. Okazuje się, że wspólnym mianownikiem wielu pana postaci z różnych dziedzin życia społecznego, bo są to i pisarze, i ludzie kultury, politycy. Ta polityka jest w pewnym momencie w ich życiu ważna i pojawia się czasami mezalians, to znaczy, nie wiem, te siły wyższe, te pełne duchowości, kultury, czyli ci ludzie sztuki zaczynają wiązać się z polityką, nie wychodzi im to na dobre. Tak, ale to jest dla mnie najbardziej interesujące. No, ja wiedziałem, co piszę, natomiast wpadł na to jeden z krytyków, omawiając którąś z książek, on napisał, że tak naprawdę wszystkie moje książki, to one się składają na opowieść o XX wieku. O Polsce w XX wieku. I to tak to jest. Większość z nich, no, tylko chyba generał Wieniawa Bogoszowski nie jest okrakiem między II Rzeczpospolitą a PRL-em. No, popełnił samobójstwo w Nowym Jorku w czasie II wojny światowej, więc już PRL-u nie ogarnął. Wszyscy oni, czy to Broniewski, czy Brzechwa, czy Tuwim, czy Makuszyński, czy matematycy z Dębowskiej Szkoły Matematycznej, wszyscy oni doświadczyli wszystkiego, co w historii Polski w XX wieku było istotne, czyli stanęli wobec dwóch największych totalitaryzmów, jakie przeżyła ludzkość, czyli nazizm i stalinizm. W swoich życiorysach przeszli przez dwie wojny światowe. Niektórzy jeszcze przez wojnę rosyjską 1905 roku. Każdy z nich musiał się jakoś wobec tych wszystkich wyzwań, wobec tego XX wieku, jakoś się zachować. Bohatersko, tchórzliwie, szlachetnie, nieszlachetnie, mądrze, mniej mądrze, ale jakoś musieli sobie odpowiedzieć na pytania, które im historia i XX wiek stawiała. Ale dla mnie jest oczywiste, dlaczego była ta mowa w tej wersji Makuszyńskiego. Przecież to nie jest atmosfera takiego zwolnienia z moralnych powinności. No, przecież to dla komunistów to była obrębia absolutna. No, w zasadzie oczywiście to był ten powód, ale oczekiwano od niego czegoś innego. Czas, kiedy nastąpiło ten rok 48, kiedy jest tak zwany jest zjazd Szczeciński Związku Literatów Polskich, kiedy zostaje ogłoszony socrealizm, czyli bardzo sztywne reguły, które muszą się podporządkować właściwie artyści we wszystkich dziedzinach. W Szczecinie to pisarze, ale dokładnie tak na rozmaitych zjazdach w innych miastach ten socrealizm został ogłoszony i dla plastyków, i dla muzyków. Chciano, żeby Makuszyński pisał na przykład tak jak Janina Broniewska, żeby pisał tak jak Wanda Wasilewska, żeby nagle Adasia Cisowskiego i Renkę i Ewę z Szalej z Pani Ewy i z Panny z Mokrą Głową zastąpili pionierzy, pionierki, Timurowie i drużyny i tak dalej, i tak dalej. Makuszyński tego nie chciał pisać, co więcej, ja podejrzewam, że on by tak nie umiał, po prostu nie umiał pisać, nawet gdyby bardzo, bardzo chciał. I to był ten powód, dla którego został skazany na nieobecność. Przed spotkaniem rozmawialiśmy też o panu Janem Brzechwy,
I o tym jego zaangażowaniu nawet w postaci tej bajki obiecującej. Czy może pan opowiedzieć, bo historia jest, anegdota jest przezabawna, tragikomiczna. To tragikomiczna, tak, bo jak mówię, no każdy, czy z wyjątkiem tego Wieniawy, każdy zagarnął swoim życiorysem II Rzeczpospolitą i później PRL, zachowywali się rozmaicie. I akurat, to rzeczywiście zgadza pan, o czym rozmawialiśmy chwilę przed moim przyjściem tutaj do państwa, trochę przez to straciłem sympatię do Jana Brzechwy, no bo człowiek, który absolutnie trafił do literackiego nieba. Nie ma żadnej wątpliwości, że Jan Brzechwa genialnym pisarzem był. Ale on był sybarytą, on był człowiekiem przyzwyczajonym do bardzo dostatniego, wygodnego, bogatego życia przez całą Długą Rzeczpospolitą. On był praktykujący prawnikiem. Prawnicy wtedy zarabiali tak samo dobrze jak dzisiaj. On przez całą Długą Rzeczpospolitą oprócz pisania występował na salach sądowych. To jest w sumie najmniej znana karta z jego życiorysu. On był współtwórcą pierwszego polskiego prawa autorskiego. Więc miał duże pieniądze, był bardzo dobrze ożeniony z panną, córką biznesmena handlującego na styku Rosji Sowieckiej i Polski, który robił nie zawsze legalne interesy, ale miał z tego duże pieniądze i krótko mówiąc chciał żyć na tym samym poziomie po wojnie, a to kosztowało. Bo po wojnie, jeżeli się chciało mieć dobre biuro, które nie będzie sadzić kleksów, tylko przyzwoicie pisać dobrym atramentem, to trzeba to biuro było sprowadzić z Paryża. Jeżeli się chciało mieć marynarkę z przyzwoitego materiału, to trzeba ten materiał było ściągnąć z zachodu. Jeśli chciało się mieć papier, na którym nie będą kleksy i na którym się będzie gładko pisało, trzeba było ten papier kupić na zachodzie. To wszystko kosztowało. Na to trzeba było mieć pieniądze. I dlatego niestety ja już pan odpowiadał swoim talentem na zapotrzebowanie władzy. No jak trzeba było napisać tomik, to cały tomik wierszy poświęcony planowi sześcioletniemu, to ja już napisał tomik wierszy o planie sześcioletnim. A to, o czym pan wspomniał, no, książka będąc absolutnym cackiem, bo zrobiona przez dwóch geniuszy literackiego, czyli Brzechwę i rysunku ilustratora Jana Marcina Szancera. I to się nazywa Bronka i Stonka i poświęcona jest tak zwanemu żuczkowi Colorado, czyli tym stonkom, które Amerykanie zrzucali na Polskę, żeby zniszczyć plony wysiłkiem robotników i chłopów, prawda, uzyskiwane w głodnej i podnoszącej się po wojnie Polsce. Napisali. Z wielkim talentem jest napisany ten wiersz. Pięknie jest to zilustrowane przez Szancera. No, trochę obrzydliwe ideologicznie. A propagandowo było to wyzyskiwane ogromnie. Ta książeczka, ja trafiłem na niej trzy wydania. Wyszło w pierwszy nakład miała 1 000 000 egzemplarzy, drugi nakład miała 500 000 egzemplarzy i potem jeszcze miała trzeci. Tego prawie nie ma. Ja sobie to kupiłem na Allegro za jakieś, nie wiem, za 150 000 złotych taki trafiłem egzemplarz i ja go mam. Gdyby to wyszło dzisiaj, to myślę, że to powinno być wydane jako takie cymerium, bo pokazuje, co, jak wyglądała ta literatura. To jest po prostu kawał świadectwa polskiej historii powojennej. Szanowni Państwo, nie mam tej książki ze sobą, ale Mariusz Urbanek jest autorem również tytułu poświęconego Lwowskiej Szkole Matematycznej. Ja tutaj rozmawiałem z panią przed momentem, siedzącą w pierwszym rzędzie, która była niedawno we Lwowie w tej kawiarence, w której odbywały się te spotkania. Widzicie Państwo, Jan Banach, Stanisław Ulam. No, Stanisław Ulam, gdyby nie on, nie byłoby bomby wodorowej, tak, która gdzieś tam została wymyślona, więc to niezwykła szkoła matematyczna, która postawiła sobie bardzo wysoki poziom i rozwiązywała najtrudniejsze równania. To jest fascynująca książka o tym, jak Polacy potrafią zawojować świat, jeśli tylko chcą. No i to jest książka, która powinna być, nie wiem, dla popularyzatorów nauki, także dla ludzi odpowiedzialnych za promowanie polskiej nauki na świecie. Powinna być takim, nie moja książka, Boże, tylko ten temat, te postacie, ta Lwowska Szkoła Matematyczna,
powinna być wyrzutem sumienia, ponieważ ja mam głębokie przekonanie, że gdyby oni byli Anglikami, gdyby oni byli Amerykanami, to byśmy na kanałach National Geographic albo na jakimś innym naukowym oglądali i zachwycali się filmami, serialami poświęconymi Stefanowi Banachowi, Stanisławowi Ulamowi, Hugonowi Steinhausowi. To Steinhaus był twórcą teorii gier. On to wymyślił, on pierwszy opisał, dał podwaliny. Nagrodę Nobla za teorię gier dostał John Nash, ten, jeśli Państwo pamiętają, ten genialny, oscarowy film Piękny Umysł, tak, o człowieku, który, o matematyku, który zapada na schizofrenię, ale no, też taki geniusz potrafi zrobić coś, co się w języku komputerowym nazywa partycją dysku. Troszkę dzieli sobie swój umysł, jest pół umysłu chora, a pół umysłu pracuje absolutnie przytomnie. No i Nash dostał tego Nobla za teorię gier. Nie wiem, czy no, on na pewno wiedział o tym, że to Steinhaus był u zarania tej teorii, ale świat się o tym powinien dowiedzieć od nas. No ale my z jakiegoś powodu nie chwalimy się, nie potrafimy się tym pochwalić, ponieważ uważamy, no nie szanujemy matematyków. Ja się zabiera, mówiąc potocznie, za robotę nad tak obszernym tematem, bo napisanie książki, to przypuszczam, jest wierzchołek góry lodowej. Tą bazą jest żmudna, intensywna praca lektury, śledzenie wywiadów, rozmów, książek, które zostały opublikowane, pewnie setki godzin wysiedzianych w bibliotece. Od czego się zaczyna taką pracę? Praca zaczyna się rzeczywiście w moim przypadku, bo podejrzewam, że nie wszyscy biografowie tak pracują, od tego magnesu, coś, co przyciąga. Bardzo prosty przykład. Tutaj akurat nie ma tej książki. Jestem też autorem biografii Jerzego Waldorfa. Z całą pewnością przynajmniej część z Państwa Waldorfa pamięta, prawda? Człowiek, który tak potrafi mówić o muzyce, że nawet jak się kompletnie tej muzyki nie rozumiało, to się słuchało Waldorfa dla tego, co on mówi, nie bardzo nawet wiedząc, o czym mówi. I Waldorf był tak jak Brzechwa, tak zresztą jak ja, i to mnie też uwiodło w tym, co zobaczyłem, był prawnikiem. Był prawnikiem z aplikacją, też przez chwilę praktykował. Po wojnie, co też nie jest już specjalną tajemnicą, no, był w związku z mężczyzną. Był homoseksualistą i to trafiłem na... Dostałem od jego siostrzenicy testament Jerzego Waldorfa, napisany pod koniec lat 61. wersja, w którym on stara się na wypadek swojej śmierci, umarł 32 czy 33 lata później, ale już wtedy o tym myślał, stara się zabezpieczyć przyszłość tego swojego partnera, Stasia Jankowskiego, tancerza z Teatru Wielkiego w Warszawie. Stara się, wiedząc w jakim pisze ten testament, wiedząc w jakim on pisze kraju. Nie ma, to nie jest kraj, nie ma mowy jeszcze o związkach partnerskich. Nie istnieje słowo geje. Są pedały, wyłącznie. W obiegu tak zwanym oficjalnym, to nie, dzisiaj to jest niepoprawne politycznie i dobrze, wtedy absolutnie normalnie się pojawiały. Nawet w telewizji jest taka, też przez pewien czas robiąca furorę w internecie, bo wygrzewano piosenkę napisaną przez starszych panów, przez przyborę i Wasowskiego, o piosenkę Króla Kreona, który śpiewa: ja jest Kreon wspaniały, a to są moje pedały. Pokazuje na dwóch swoich służących. No, ale to dygresja. Czytam ci ja ten testament Waldorfa i on pisze w taki sposób, że prosi wszystkie odnośne władze w Polsce, żeby po jego śmierci pozwoliły jego, on używał słowa kuzynowi, czasem bratu ciotecznemu, pozwoliły mu pozostać w jego mieszkaniu, nie zabierały mu ich wspólnego dorobku, a to mieszkanie to było po prostu muzeum z ogromnym zbiorem i mebli, i instrumentów muzycznych,
żeby mu tego nie zabierało. Bo i tu Waldorf zmobilizował całą swoją wiedzę prawniczą, taką zdolność chłodnej argumentacji prawniczej i wylicza. Ponieważ ów Jankowski pełnił w moim domu funkcję kucharki. Zrobiłem, pisze w tym testamencie, zrobiłem rozeznanie na rynku warszawskim, godzina pracy kucharki to jest tyle, przemnożone przez tydzień to jest tyle pieniędzy, przemnożone przez miesiąc to jest tyle, przemnożone przez rok to jest tyle. Staś Jankowski pełnił to przez 30 lat, podaje i pojawia się kwota. W książce o tym pisze, w tej chwili nie pamiętam. I tak, pełni rolę kucharki, pełni rolę sprzątaczki, wyliczył chyba ze 3 albo 4 takie funkcje, podsumował to wszystko, zbilansował i prosił o uwzględnienie wszystkie te odnośne władze, że majątek, który zostanie po jego śmierci, nie jest żadnym spadkiem, tylko jest właśnie wyrównaniem należności Stanisławowi Jankowskiemu za wszystko, co on zrobił do niego przez te 30 lat, a nie był za to płacony. No to ten dokument mną wstrząsnął. Pomyślałem sobie, że to po pierwsze to jest powód, żeby napisać. Po drugie, kiedy przekonałem się, że oni byli w związku przez 61 lat. Stanisław Jankowski przeżył Waldorfa chyba o 4 lata. Zaczął się ich związek w roku 1939 wiosną, skończył w roku 2000 wraz z śmiercią Jerzego Waldorfa. No to proszę Państwa, to już nie jest miłość, już, przepraszam, że zachowam ten język z tamtego czasu, to nie jest miłość pedalska, to nie jest miłość homoseksualna, to jest po prostu miłość. 61 lat dwóch ludzi jest ze sobą. I o takiej miłości po prostu bardzo chciałem opowiedzieć, stąd się ta książka wzięła, już tak tytułem dygresji, anegdoty. Potem były takie dyskusje na portalach gejowskich w Polsce, których jest sporo. Po książce o Waldorfie miałem świetne recenzje, bo uznali, że uczciwie opisałem to uczucie. Ale odbyło się kilka takich dyskusji, naprawdę na 100 kilkadziesiąt wpisów. Czy Urbanek jest nasz? Może zdradźmy tylko taki szczegół, jak właśnie władza potraktowała tę prośbę Waldorfa, bo ja tej książki nie czytałem. Absolutnie były próby, to jest mieszkanie w Alei Róży w Warszawie, w bardzo atrakcyjnym, to jest Koszykowa, to jest po prostu miejsce, gdzie nawet nieduże mieszkanie, takie jak oni we dwóch mieli, czyli 50-metrowe, to są ciężkie miliony w tym miejscu Warszawy, więc oczywiście, że tam były zakusy, żeby to mieszkanie przejąć. I prawdopodobnie, gdyby nie rodzina Kisielewskich, bo Stefan Kisielewski był bardzo zaprzyjaźniony z Jerzym Waldorfem i później jako dzieci Stefana Kisielewskiego przejęły tą przyjaźń z Jankowskim, gdyby nie oni, gdyby nie ich kontakty, wpływy, opieka, no to prawdopodobnie było wrzucone z tego mieszkania, mimo tego, że to już był zupełnie inna Polska, już w roku 2000, zupełnie inne podejście do tego typu związków. I to się dzieje do dzisiaj. Jankowski został skremowany i urna z jego prochami jest pochowana w grobie Jerzego Waldorfa. Jest tam umieszczona tabliczka po piersie Waldorfa, duży napis Waldorfa, niewielka tabliczka, że są tam także prochy Jankowskiego i ta tabliczka systematycznie znika. Ginie, jest odkręcana, no potem znów ktoś funduje następną, przywraca, no ale to gdzieś to cały czas nas wyłazi. Szanowni Państwo, jeśli na pewno dobrze się orientujecie, kiedy Artur Dobosławski wydawał książkę o Ryszardzie Kapuścińskim, pojawiły się kontrowersje z jej publikacją. Rodzina próbowała częściowo zablokować niektóre w jej rozumieniu najbardziej kontrowersyjne rozdziały. Ja chciałem zapytać Pana, Panie Mariuszu, czy prasa biografisty jest, przypuszczam, wdzięczna i bardzo, bardzo ciekawie się pracuje nad biografiami znanych ludzi, ale czy się natrafia na tego typu problemy, co miał Artur Dobosławski? No bo chociażby ten aspekt życia prywatnego Waldorfa komuś mógł być niewygodny, tak? Czy Pan się natknął w swojej pracy zawodowej na tego typu problemy, no bezsensowne i beznadziejne, bo mamy tendencję do wybielania postaci, nie wiem, wystawiania ich na monumenty, na cokoły, zapominając o tym, że są to ludzie z krwi i kości, byli to prawdziwi ludzie z krwi i kości.
tak, ku rozpaczy mojego wydawcy nie miałem żadnego procesu sądowego. Ponieważ wydawca wiedziony szlachetną intencją zarobienia dużych pieniędzy, mówi, to bardzo bym chciał, żebym miał proces sądowy, żeby mnie pozywano, bo natychmiast wszyscy by podpisali. Nie miałem procesu sądowego. Oczywiście miałem trochę pretensji ze strony rodziny. Poproszę, to może też wynikać z tego, że ja nie miałem... Bo największe problemy z biografowie, ja bardzo przepraszam wszystkie panie, które tutaj są, to oni mają ze strony wdów po pisarzach. To właśnie przypadek Kapuścińskiego, przypadek Zbigniewa Herberta. Ja mam kontakt głównie z dziećmi, z córkami i to jest bardzo dobry kontakt. Znaczy, na początku udało mi się to tak ułożyć przy pierwszej książce, przy drugiej, o tamtej, już przy kolejnych kilku tą zasadę stosuję, bardzo przestrzegam, to jest zdrowe i to mi się sprawdza. Znaczy, przystępując do jakiejś książki, wiedząc, że żyje rodzina, ty oczywiście się z rodziną kontaktuję, bo to jest elementarz, są potrzebni do pisania takiej książki, mają materiały, które gdzie nie występują, ale mówię im na dzień dobry. Sytuacja wygląda tak. Bardzo liczę na ich pomoc. Będę stukrotnie dziękował i będę bardzo wdzięczny za wszystko, co mi udostępnią. Natomiast książkę zobaczą w tej wersji, bo jak będzie wydrukowana. Nie ma mowy, żeby czytali maszynopis, nie ma mowy, żeby dostawali pliki, ponieważ to mam 100% pewności, że byłoby mieć pretensje, że tutaj źle opisałem ojca, ówdzie nie uwzględniłem, a po co pan napisał o tej kochance, tak? Gdyby to była tylko kochanka, to bym pewnie nie pisał, bo... Ale jeżeli tej kochance mój autor, mój bohater poświęca wiersze, jest ona jakoś ważna w jego twórczości, czy w jego wyborach, to jest częścią biografii, muszę o tym napisać. Tak, te biografie pisarskie, czyli jest i w Brzechwie, i w Tuwinie, i w Broniewskim, są rozmowy z córkami tych moich bohaterów. I to też jest takie, to jest oczywiście autoryzowane tutaj, to po rozmowie te panie, z którymi rozmawiałem, dostają, to jest tylko ta część książki, którą czytają, ale to jest oczywiste, że one, ponieważ tam się wypowiadają w swoim imieniu, muszą to dostać do autoryzowania. No ale ja nie miałem takich problemów, bardzo jestem nawiasem wdzięczny za to, że chciały porozmawiać i były tak ogromnie szczere w tych rozmowach, mimo że mówiły o rzeczach trudnych. No. Córka Jana Brzechwy powiedziała, ona miała bardzo złe relacje z ojcem. Poznała, bo Jan Brzechwa rozstał się z jej matką, kiedy Krysia była jeszcze w brzuszku. Więc Krysia zobaczyła tatusia, kiedy miała 9 lat, na pogrzebie Bolesława Leśmiana, kiedy jedna z cioć powiedziała, Krysiu, tatuś. Mówiła, po prostu szczerze o tym mówiła. Przybrana córka Juliana Tuwima też mówiła, mimo że o rzeczach trudnych, o takich, które, jak ja tego słuchałem, to ciepła mi skóra, bo spróbuję taką sytuację psychologiczną sobie zarysować, tak jak ja to sobie wyobrażam. No, Tuwimowie zaadoptowali żydowską dziewczynkę, która nie znała swoich rodziców, została znaleziona po 1945 roku na idąca z krajem drogi, została wzięta do ochronki przez zakonnicę, potem trafiła do domu dziecka w Otwocku, tam ją Tuwim wziął. No i chwała mu, tylko po jakichś kilku miesiącach Tuwim razem z żoną dostali propozycję takiej tury po Związku Radzieckim kilkumiesięcznej. Nie mieli z kim tego dziecka zostawić i oddali tę dziewczynkę na te 3 miesiące do domu dziecka. No tak jak dzisiaj, jak się ludzie mają skrupuły, wątpliwości, czy mogą pieska swojego oddać na tak zwany hotel, bo gdzieś wyjeżdżają. No i ta pięcio, sześcio, bo ty nawet pani Ewa Tuwim
nie zna dokładnie daty swojego urodzenia. Został przyjęty mniej więcej, ile też mogła mieć lat, kiedy ją znaleziono. No i to dziecko po takim doświadczeniu, po otrzymaniu tej chwili szczęścia, kiedy ma rodziców, patrząc na wiek tak naprawdę dziadków, a nie rodziców po sobie Irena Dowima, jego żony, jest oddana z powrotem. Pewnie mówili jej, że Wołomir, my po ciebie wrócimy, my cię zabierzemy, ale czy ona mogła w to wierzyć, że tak będzie na pewno? Po tych 3 miesiącach, owszem, zabrali ją z tego domu dziecka. No ale jak tego słuchałem, brało mnie przerażenie. Córka też przybrana, no bo Anka Broniewska, nie ma pewności, tak? Ten spór pewnie już nigdy nie będzie rozstrzygnięty, czy popełniła samobójstwo, czy to był szczęśliwy wypadek. Nie żyła, ale przybrana córka Władysława Broniewskiego też opowiadała o sytuacjach dramatycznych. No, 16-letnia z kolei dziewczynka mieszka ze swoim ojczymem, który wtedy przechodzi kolejne stadium coraz bardziej pogłębiającej się choroby alkoholowej. I ona sobie musi poradzić z tym ojcem, który siedzi przez 48 godzin, siedzi w domu i wyje. Po prostu siedzi i wyje. Nie wiadomo, jak dorosły by sobie z czymś takim nie poradził. A to jest dziecko, które no, ma jedno myśl, ucieka stamtąd. To wszystko te panie, które o tym wszystkim mi opowiadały i no, to kapitalne było, bo to jedno, że opowiadały, a dwa, potem jak ja to wszystko napisałem, to jeszcze autoryzowały i zgodziły się to opublikować. Także ja mam relacje dobre. One zresztą te same panie po tym mówiły, no, wie pan, ale tu no, to może niepotrzebnie pan tak o tym, ale to coś tam, ale jesteśmy w dobrych relacjach z wszystkimi. Jeszcze taka dygresja a propos tego, co Polacy lubią robić dziś najbardziej. Kolejnym oprócz lektury kryminałów i biografii, takim źródłem fascynacji jest genealogia. W internecie jest mnóstwo stron internetowych, na których możemy oczywiście za niemałe pieniądze zlecić komuś stworzenie drzewa genealogicznego naszej rodziny. Ja mam do pana, panie Mariuszu, pytanie, mając takie umiejętności, możliwość dotarcia do źródeł, czytania tego, co jest istotne, żeby później zbudować historię, czy u pana gdzieś w domu na ścianie albo w biurku jest dokładnie rozpisana genealogia pana rodziny? Czy tak kiedyś to miał okazję, żeby coś takiego zrobić i ochotę? Nie, ponoć się do budowania drzewa genealogicznego swoich rodzin, to się dojrzewa w wieku, do którego jeszcze niewiele, bo niewiele, ale jeszcze chwilę mam. Dlatego są takie trudności, bo już nie ma kogo z rodziny zapytać czasem o to. Więc nie, no moja pamięć rodzinna sięga pradziadków, być może pradziadków, ale to tyle. Przemysł drzewno-genealogiczny jest przemysłem bardzo rozwiniętym, coraz bardziej rozwijanym w Polsce. Tym bardziej, że można sobie zamówić szlacheckich przyrodków. Jakbym głęboko nie sięgał w korzenie swojej rodziny, to wychodzą mi albo chłopi spod Chrubieszowa, albo chłopi ze Śląska Opolskiego, ze strony ojców, żadnych szlachciców się tam nie doszukał. Też nie mam zamiaru za to płacić, bo mi ze swoją rodziną jest dobrze. Pozwolę sobie jeszcze zapytać o niezwykły, moim zdaniem, brzmiący projekt Gabinet Świadków Historii w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, bo jest bądź był pan jego współpracownikiem. Ossolińscy wydają świetne rzeczy, genialne opracowania, krytyczne literatury, świetne książki. Proszę opowiedzieć, panie Mariuszu, o tym gabinecie Świadków Historii właśnie. No to jest coś, co czym się też zajmuję w Ossolineum, jestem związany z Ossolineum. To powstało, gabinety Świadków Historii powstały na bazie zbiorów, archiwów. Teraz to już się rozszerza, ale dwóch ludzi, którzy przekazali do Ossolineum zbiory, archiwalia, dokumentacji swojego życia w całości. To jest Jan Nowak-Jeziorański i Władysław Bartoszewski. Jan Nowak-Jeziorański oddał zarówno całość dokumentacji, to są skrypty audycji, taśmy, korespondencja z wszystkimi wielkimi
polskiej emigracji w lat 50., 60., 70., czyli całe wielkie zespoły listów korespondencji z Biedrojciem, z Herlingiem Grudzińskim, z Kazimierzem Wierzyńskim. Oprócz tego ogromną też kolekcję dzieł sztuki nowogrodziańskiej. No tak, podobnie Władysław Ratoszewski, wielkie zbiory druków, wydawnictw z okresu II wojny światowej, później cała dokumentacja jego działalności publicystycznej, naukowej, później politycznej. To zostało oddane do Ossolineum i myśmy na tej bazie po pierwsze stworzyli gabinet, po drugie stworzyli taką wystawę, która jest do obejrzenia w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, będącą częścią Ossolineum, która się nazywa Misja Polska. I to jest, jeżeli Państwo pozwolą, będę przez chwilę piszką i pochwalę się swoim ogonkiem, to jest opowieść o jednym pokoleniu, znów historia XX wieku, o jednym pokoleniu, czyli pokoleniu Nowogrodziańskiego i Bartoszewskiego, które dorastało, dojrzewało, kształciło się w wolnej Polsce. Po 18 roku. Nowak się urodził w 1914, ale to możemy przyjąć, że świadomie to był rok 18. I oni się po 123 latach, kiedy Polski nie było na mapach Europy, to pokolenie mogło chodzić do polskiej szkoły, uczyć się polskich piosenek, należeć do polskiego harcerstwa, nawet jak szło do wojska, to nosiło polskie mundury, a nie jakieś lejtwardy czy czegoś podobnego. Dla nich, tak jak podobnie jak dla dzisiejszej młodzieży, okres, kiedy Polska była pod rozbiorami, kiedy jej nie było na mapie Europy, była po prostu lekcją, czy jedną z lekcji, jednym z rozdziałów historii szkolnej, którą trzeba się nauczyć, naumieć i tyle, bo wolna Polska jest zawsze, tak jak przyszła dzisiaj dla młodego pokolenia, wolna Polska jest zawsze, nigdy nie mogła być inna. Tak jak młodzi ludzie mówią, no przecież rodzili się za życia Jana Pawła II, no to dla nich wiadomo, papieżem zawsze jest Polak, prawda? I tak powinno zostać. No i ten Nowak i ten Bartoszewski dojrzewali w wolnej Polsce i nagle przychodzi rok 39, następuje to bardzo gwałtowne cięcie i nagle ci dwaj młodzi ludzie, jeden właśnie zdał maturę, drugi przygotowywał się do obrony pracy doktorskiej, bo skończył ekonomię, stają przed dokładnie takim samym wyborem, jak stawali powstańcy listopadowi, jak stawali powstańcy styczniowi, czyli przed takim pytaniem, bić się czy nie? Ryzykować życiem czy nie? No dla nich, ponieważ byli wychowani w tej tradycji romantycznej, wolnościowej, odpowiedź była oczywista, bić się. No i w 1939 roku rozpoczęli coś, co nazwaliśmy w tytule wystawy, rozpoczęli swoją misję Polska, która miała kilka etapów, czyli był rok 45, były tam kolejne doprowadzone aż do roku 89. Musieli, podobnie jak tamci bohaterowie, odpowiadać na rozmaite wyzwania, na rozmaite stawiane przez historię problemy. Ten 39 bić się czy nie, 45 zostać w Polsce, czy wyjechać na emigrację, czy wyemigrować. Wybór, jak to się dzisiaj mówi, między dżumą a cholerą. Nowak Jeziorański zostaje na Zachodzie, ale z taką świadomością, z przekonaniem, że on być może nigdy w życiu do Polski nie będzie mógł wrócić. Nie mógł przewidzieć, że po 45 latach, bo dopiero po 45 latach po raz pierwszy przyjechał do Polski, sytuacja tak bardzo się zmieni, że wróci, więc nie mógł być na pogrzebie matki, nie mógł być na pogrzebie brata, podobnie jego żona nie mogła przyjechać na pogrzeb rodziców do Polski, bo on już prawdopodobnie z tej Polski więcej nie wyjechali. Bartoszewski zdecydował się nie emigrować, został w Polsce, zapłacił za to 6,5 rokiem stalinowskiego więzienia, dlatego wybór między dżumą a cholerą, nie było dobrego wyboru. I to właśnie to pokolenie, akurat na podstawie tych dwóch życiorysów, było
pięknie udało się to pokazać, jak część tego pokolenia dążyła do wolnej Polski, pracując na emigracji, robiąc Radio Wolna Europa, Kulturę Paryską, no, starając się podtrzymać taką pamięć tego, co było w Polsce albo zakazane, albo ohydzane, czyli to, o tym, co było dobre w II Rzeczpospolitej. No a ci, którzy zostali w Polsce, to znów też poddając się cenzurze, siadając w więzieniach, nie mogąc publikować, nie mogąc wyjeżdżać na zachód, też robili jakąś robotę, próbując podtrzymać morale i ducha narodowego. Później te życiorysy się stykają, krzyżują się w roku 89, potem oczywiście dalsza walka tej misji, bo Nowak Jeziorański jest doradcą Rady Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i no, bardzo wyostrzają oczywiście, ale psuje dobry nastrój Amerykanom, bo to już jest ten czas w Związku Radzieckim jest wtedy Gorbaczow, już jest coraz większa przyjaźń, wszystko jest świetnie. A Nowak Jeziorański w kolejnych rozmowach z kolejnymi prezydentami amerykańskimi, w memoriałach, listach, to są lata 80. jeszcze, przed 89. Właściwie mówi mi jedno. Wy świętujecie koniec wojny razem. Już są po prostu wspólne obchody końca wojny się już odbywają między Rosją i czy Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi. A Nowak Jeziorański pisze, nie, w moim kraju ciągle trwa wojna. W moim kraju wojna się skończy wtedy, kiedy będziemy mogli sami wybierać swoich przedstawicieli do parlamentu, kiedy będziemy mogli sami decydować o swoich sojuszach politycznych, kiedy będziemy mogli sami decydować o tym, do jakich organizacji gospodarczych chcemy należeć. Więc nie macie prawa do dobrego samopoczucia. Zostawiliście nas w 1945, ale musicie pamiętać, u nas ciągle trwa wojna. Wypowiedź chyba 2 lata przed śmiercią Jana Nowaka Jeziorańskiego, kiedy on w Poznaniu na takiej uroczystości poświęconej Radiu Wolna Europa w obecności jeszcze wówczas prezydenta Wałęsy składa meldunek. Ja to słucham, ponieważ przechodzę tam codziennie, więc słucham tego kilka razy dziennie i za każdym razem mam ciarki na piecu, bo stary 90-letni człowiek składa meldunek Polsce i mówi: Polsko, odchodzimy, bo zwyciężyłaś. Zdradzę Państwu, że zapytałam autora, czy polubił Kornela, ponieważ książka jest na tyle obiektywna i na tyle przedstawia wszystkie za i przeciw, bo tak antysemita, który miał kolegów Żydów. Nie lubił kobiet, ale był, wynika z książki, w dwóch udanych związkach z kobietami. Nie lubił dzieci, ale pisał dla dzieci. Dwóch normalnych udanych związkach. No tak. I też dużo zrobił dla dzieci, tutaj wspomniane akcje na temat zakupu nart i tak dalej, to dzisiaj społeczeństwo zakopanego mu to pamięta. Ale chciałabym zapytać dalej, czy jest jakiś bohater, którego pan nie polubił, pisząc te książki? A drugie pytanie, czy jest któryś z tych bohaterów, którego pan lubi najbardziej? Nieodmiennie Władysław Broniewski. Władysław Broniewski to jest postać, o którą ja wiedziałem, że ja tę książkę napiszę, niezależnie od tego, czy też będzie chciał wydać, czy co by, że muszę ją po prostu napisać z kilku powodów. Po pierwsze, no ja jestem pokolenie, które na akademiach w szkole recytowało Broniewskiego. Tak, Broniewski był tylko skutkiem tego było to, że uważałem Broniewskiego za takiego funkcjonariusza frontu ideologicznego, dostarczyciela wierszy na Akademię z okazji rewolucji październikowej, z okazji Dnia Wojska Polskiego, z okazji Dnia 22 lipca, po prostu wszystko się dało, żeby do Niemieckiego znaleźć. I te wiersze recytowaliśmy, one były cudowne, świetne, doskonale napisane, rytmiczne. I potem nagle, kiedy zacząłem konsumować literaturę bardziej świadomie, dużo więcej czytać i nie czytać tylko tego, co oficjalnie oferowany, przekonałem się, że to jest postać okradziona z połowy, to wiecznie z ważniejszej połowy swojego życiorysu. To jest postać o najbardziej zakłamanym życiorysie w PRL-owskiej historii literatury. Bo owszem, jeszcze można było mówić, że Broniewski był w Legionach Piłsudskiego. To darowane, tak? To, że
prawda? To takie fajne, w sumie głowa, rok przed maturą, sięga ze szkoły, idzie, no takie romantyczne, zwariowane, trochę odpuszczone. Ale to, że przez 4 lata bił się w wojnie polsko-bolszewickiej, oczywiście o tym nie było mowy, bo polski rewolucyjny poeta, polski Majakowski, nie miał prawa bić się z Rosją bolszewicką, no bo jak rzecz. No a on się bił tak, że wyszedł po tych 4 latach, wyszedł jako najmłodszy kapitan polskiego w Wojsku Polskim wówczas, z 4 krzyżami walecznymi i z orderem wikingitarii. No to nie muszę tłumaczyć, tak? To są jedyne ordery, przepraszam panie znowu za ten temat, jedyne ordery, które są warte tego, że mężczyzna powinien je chcieć, bo nawet Orła Białego dzisiaj można dostać za zasługi polityczne, albo za brak zasług politycznych. Wirtuti militari, krzyż walczyny dostaje się za krew rozlaną na polu walki. Także to są, on dostał, tego mu nie pozwolono, nie było tego w podręcznikach. O tym, że w czasie II wojny światowej siedział przez 1,5 roku w więzieniu NKWD, zamknięty we Lwowie, potem przeniesiony do Moskwy, gdzie stracił wszystkie zęby. Nie mogło być o tym. O tym, że będąc już w Palestynie, był pierwszym, który napisał wiersz o tym, nawiasem mówiąc, niewydrukowany, czy zabroniony w druku przez cenzurę brytyjską, bo Brytyjczycy się wtedy przykolegowali ze Stalinem, który napisał wiersz o tym, kto naprawdę jest winny Katynia. Wtedy jeszcze, kiedy obowiązywała ta, jak dzisiaj tak obowiązywała narracja, że to zrobili, on napisał wiersz o zbrodni katyńskiej, a Brytyjczycy zablokowali, bo bardziej był potrzebny Stan niż Polska. Tego wszystkiego nie wolno powiedzieć, że ja to muszę napisać, bo temu facetowi to się należy. Potem trochę to taka była droga przez rękę dwóch wydawców, do których mówiłem, że następna, ty analizując, co teraz piszesz, mówię Broniewski. A komu jest potrzebny ten stary kobuch? No taka była, kto nam to kupi? Szedł i pierwszy zdecydował to wydać. Książka wyszła, tak jak zwykle, gdzieś na początku listopada, wydaje się książki po to, żeby ludzie kupili podwójkę. I okazało się, że na to choinki zaczęła być, miała już 3 do druki. Okazało się, że ludzie chcą, a druga sprawa, oprócz tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem w tej chwili, że ja to się zwyczajnie należało, no to jest wymarzona historia dla biografa, człowieka tak wielokrotnie połamanym życiorysie, o tylu zakrętach w tym życiorysie. No, połączył wszystko. Szlachecką taką dezynwolturę z odwagą, z polityką, z alkoholizmem, z kochankami. No, cudowna postać. I z Broniewskim już tak znowu wracając się do pojawiania. A najgorsza postać, która budziła pan totalną antypatię? Nie, to ja nie mam tak, że... Zawiodłem się trochę na brzegu. Ja staram się wszystkich swoich bohaterów zrozumieć, bo to jest tak, jak już powiedziałem Państwu, ja jestem z wykształcenia prawnikiem, by to powiedzieć, wierzącym, ale nie praktykującym. Zadano mi kiedyś pytanie, czy ja w swoich biografiach to jestem bardziej prokurator, czy bardziej adwokat. Ani prokurator, ani adwokat, bo co więcej, ja nawet nie jestem sędzią. No bo gdyby chcieć być prokuratorem, no to się właściwie to można napisać paszki. No, każdej postaci można napisać paszki. Jak się chce podejść jak adwokat, czy z miłością, no to się napisze hagiografia. Hagiografie też są nudne. Ja staram się zrozumieć swoich bohaterów i opowiedzieć to czytelnikom, a już Państwo sobie wyciągają wnioski. Ja staram się zrozumieć, tak jak tłumaczyłem, tego brzęka się staram zrozumieć, dlaczego tak robię. Ja mogę nie akceptować tych jego wyborów, ale rozumiem. Tak samo wydawało mi się, i tak to opowiadam w książce, skąd było to u Tuwima, te jego wiernopoddańcze listy adresowane do Stalina, do Bieruna. Kiedy naprawdę nie musiał. Ale szczególny przypadek
wczoraj. Mogę jeszcze? Tu z jednej strony witamy jako książę poezji, witamy jako następca Mickiewicza, z drugiej strony Żyd, którego część prasy edeskiej II Rzeczpospolitej po prostu traktuje najgorszymi słowami. Dzisiaj bulwersujemy, że ten język gazet, czy język życia publicznego jest wulgarny, obcesowy, brutalny. W porównaniu z tym, co pisano w II Rzeczpospolitej, to są pieszczoty, naprawdę, co się dzieje dzisiaj. Więc ten Tuwim musi się mierzyć z tym, że z jednej strony następca Mickiewicza, a z drugiej strony żydowski Jojny Mickiewicz, żydowski wiersz, który powinien pójść do getta, zapuścić sobie pejsy, założyć jabłkę, jabłkę. I dalej listy były udarowane. Wtedy był u siebie i nie miał takiego pretensji. Przez 20 lat on żyje w takim ogromnym napięciu, bo on jest widoczny, on jest najwybitniejszy z tych Żydów piszących po języku polskim, więc też jest najbardziej atakowany. Stąd wzięły się tego jego problemy psychosomatyczne, jego agorafobia, że on potrafił przez 3 miesiące nie być w stanie wyjść z domu. Nie w żadnej otwartej przestrzeni nie był w stanie znieść. Wybucha wojna, on musi uciekać, tak jak po kolei widać, to była wojna kraju, ucieka Francja, Portugalia, Brazylia, Stany Zjednoczone. I nagle on widzi, że jest rok 1942, w Polsce już jest Holokaust, są getta, następuje fizyczna eksterminacja całego narodu. W prasie emigracyjnej się nic nie zmienia. Tam dalej problemem są Żydzi, a tak pojawia się na Madagaskar, trzeba sobie poradzić z problemem żydowskim. I tu widzi, że po prostu wojna, Hitler nie był w stanie wpłynąć na świadomość ludzi w taki sposób, żeby powstrzymać te antysemickie soki. Dochodzi do wniosku, że jedyną siłą, która może postawić barierę antysemityzmowi i temu, co dzieje się z Żydami, to jest komunizm. Komunizm wówczas w jednym możliwym wydaniu stalinowskim. I on, ten człowiek przez 25 lat zaszczuwany ze swoim pochodzeniem, któremu się odbiera prawo do bycia Polakiem, prawo do pisania w języku polskim, opowiada się za tym komunizmem. Oczywiście my dzisiaj, wiedząc jak potoczyła się historia, wiem, że to było do bólu naiwne, tak? Bo takie same antysemickie ekscesy komunizm, nie takie same, przepraszam, ale antysemityzm jest wpisany w komunizm w poważnym stopniu też. Nagle Julian opowiada się, wierząc, że ten komunizm postawi barierę antysemityzmowi, robi to, co robi, czyli pisze te listy do Armii Czerwonej, do Stalina, pisze o życzenia na urodziny Bolesława Bieruta. No, robi takie głupstwa, ale z tego powodu, jak mówię,